kolorzy. Tak, poproszę te koperty na środek. No, panie Waldemarze, widzę, że wiedza jest, bo 5 kopert zdobytych. Chciałby pan sprzedać mi te koperty, czy zabiorą je panowie z sobą do domu? Panie Krzysztofie, jasne. Tylko kwestia ceny teraz. Za ile by pan mi je sprzedał? Co, no, 5 fajnych kopert, wszystkie szczęśliwe. Także... Przywiązał się pan, tak? Dokładnie, bardzo je polubiłem. Szczególnie moje 2, nawet 3 numery ulubione. Także, no, moje ostateczne to jest 15. 15 tysięcy. Powiem tak. Mhm. Gorzej do tej pory nikt nie wybierał. Fajnie. Dzięki. Jestem szczery. Aż do bólu. Panie Krzysztofie, no ja przy tych 15. Czyli pan niżej nie schodzi, tak? Nie. Nie. To co, oglądamy koperty? Tak. Od której? No, od 4. Proszę uprzejmie. Pan wybrał 4, prawda? Ile tam jest? 300 zł. Proszę nie chować. I powiem panu, że to jest jedna z najlepszych kopert. Nadal 15 tysięcy? Tak jest. Którą oglądamy? 18. Proszę bardzo. Kochanie, 1000 zł. 1000 zł. Nie chowamy. Nie chowamy. A nie chowamy, proszę tak. Bardzo. No, czyli ładnie to rośnie, widzi pan? Mówiłem, 300 to jedna z najlepszych, a ta jest najlepsza. Aha. Nadal pan przy 15 tak. tysiącach? Tak. Jest pan pewien? Tak. Tak. Czyli pan nie sprzedaje kopert, tak? Tak. Poniżej 15. Dokładnie tak. Którą oglądamy teraz? 32. Nie. To którą oglądamy? Pan oczywiście decyduje. Dokładnie, dzięki śliczne. 49. Proszę, tak jak pan chce. Pięć tysięcy. Oj, to przypadkowa, poproszę, nie chowamy. Aha, ja mówiąc prawdę, nic o tej kopercie nie wiedziałem. Po prostu jej nie zauważyłem. Coś tak myślałem. Ale i tak jak 15 tysięcy, to strasznie dużo. Nadal chce pan 15 tysięcy? Tak jest. To ja odkupię od pana tylko jedną kopertę. 32. A reszta dla pana zostaje. Ale za te 15. Nie, no 15 za wszystkie pan chciał. No tak, ale teraz wie pan, no... Wie pan co, ja patrzę tak. Najpierw otworzyłem 300. Później 1000, czyli 3-krotne przebicie. No to już jest 5-krotne. Teraz patrząc postęp geometryczny... Ta się przypadkowo zawieruszyła. Ale ja mogę zdecydować, że może te 2 następne też się tak przypadkowo zawieruszyły. Dobrze, to ja kupię 32. No to 15. Już otwartych nie kupię przecież. No tak, no. Dam 5 tysięcy. Jeszcze koperty przystąpią. Tak. To 5, 11. To dla pana oczywiście zostaną. I pan co, no... 5 to razem ile jest tam 11? No to jeszcze brakuje do tych 15. To jeszcze ma pan 5. No to może mnie otworzyć, nie? To tworzymy ją. No mówię, jeszcze... To ile za 32? No, żeby tak łatwo tam operować, no to te 10 bym chciał. 7. No niech będzie 8. Za tą kopertę 32. 8 do studia, proszę. Twoje emocje? Jasne. Widzę, że są. Dziękuję bardzo. Niesamowite.
Czyli teraz tak. Pan ma 8 tysięcy. Plus koperty. Plus koperty, jedna nieotwarta, te trzy otwarte. Ja mam 32. Tak. Zostawiamy tak? Ja pan tą 32 odkupił za mnie za 8 plus to, co tu jest, nie? Andrzej, co powiesz? No, ciekawe, co tam w tej piątce jest. No właśnie. Zaraz zobaczymy. No ale jak radzisz? No myślę, że otwieramy piątkę. No właśnie, tu posuwam się syna. On jest dobry w tych statystykach, rachunek prawdopodobieństwa. Także... Możemy tą piątą otworzyć? No możemy, no może pan ją też sprzeda. Ja wiem. Albo wymienimy się 32 na 5. To jest 8, prawda? 13, 14, 300 na stole. 14, 300, tak. To jest kwestia, czy mi się to opłaca. Wie pan co? To ja biorę te koperty i to, co mam. Dobrze. Oglądamy piąteczkę? Tak. Czy jeszcze się wymienimy? Oglądamy. Nie ma wymiany? Nie. Na 100%? Na 100%. Nie, ja przy piątce zostaję. Wymiany nie ma na 32? Nie, nie. Dobrze, to zostawiamy tak. Decyzja podjęta, tak? Tak, tak. 32 moje. Tak. Do niszczarki. I piąteczka, którą proponowałem zamienić. Tak. Na 32 jest pana. Tak. Jest pan ciekawy, co tam jest? No jasne. Mówiłem, że marniutko. Mogę? Proszę. No na 100%. Nie udało się. Trudno, następnie. Ale zabawa była. Tak jest. Dziękuję bardzo. Ja również. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Nie warto się przywiązywać do jakichś tam cyfr. One w jakichś sytuacjach sprawdzają się, a z kolei w innych sytuacjach zupełnie się nie sprawdzają. Czego jestem najlepszym przykładem.